Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marena Nykiel, redaktor naczelny. Marcin Wiku, dzień dobry, to jest portal w Polityce.pl dziś naszym gościem jest Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. PRL. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam Państwa. Panie dyrektorze, Muzeum Żołnierzy Wyklętych to na rakowieckiej 37 w miejscu wyjątkowym, no bo to, to miejsce kaźni naszych bohaterów przez lata, przez dziesięciolecia, można powiedzieć. Do tej pory to była taka, taka łączona historia. Tam było trochę aresztu, trochę muzeum. To muzeum się tak można powiedzieć, rozpychało wśród tych więźniów, jak ta sytuacja wygląda w tym momencie. No, w tej chwili. Już jest muzeum, organizujemy muzeum. E, dzięki... Aresztanci zostali usunięci. Aresztanci zostali usunięci. E, e, no, a Dzięki absolutnie historycznej decyzji pana ministra Zbigniewa Ziobro, który powołał e, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w dawnym areszcie śledczym Warszawa Mokotów. E, kiedy podpisywał dokumenty, byli więźniowie. Rzeczywiście byli jeszcze więźniowie, e, był jeszcze ares czynny. E, w tej chwili po ponad roku działalności My, e, e, przeszliśmy kilka etapów organizacyjnych m.in. wielki konkurs na koncepcję architektoniczną muzeum e, który został już rozstrzygnięty W portalu w polityce.pl pokazywaliśmy te cztery wieże które tak, będą górowały Tak te, te, te sławne cztery wieże Bóg Honor Ojczyzna e, wolność Bóg, honor, ojczyzna, zawołanie wojska polskiego, a wolność, zawołanie wszystkich tych, którzy w to latach 80. Żyli, tak? szli e, e, z okrzykiem wolność, solidarność na ustach i wywalczyli nam niepodległość. Chciałbym się zatrzymać się na tej symbolizacji. To są te wartości, które przyświecały osobom tam osadzonym, tym ciemiężonym przez ustrój komunistyczny. I to, to jest taka symbolika, że te, te wartości mają górować nad tym miejscem kaźni. Zdecydowanie tak. My chcemy w tym muzeum pokazać historię tych wspaniałych ludzi, którzy wywalczyli Polsce niepodległość. Bo przecież ta walka zaczęła się w 1939 roku agresją niemiecko-sowiecką na Polskę, później lata okupacji, następnie lata terroru komunistycznego lat 44-56, no a później ta bardzo długa droga e, mozolna, e, kiedy społeczeństwo polskie wybijało się na nie. Podległość. I e, symbolem tej walki właśnie, było właśnie zawołanie najpierw żołnierzy mm, e, wojska polskiego, Bóg, honor, ojczyzna, to to mieli na ręgrafach, to mieli na szablach, to mieli w sercu, e, a, później, a później to wolność. No. I Panie dyrektorze, tak powiedzmy jest. O, o samym miejscu, Rakowiecka 37, nie ujmując nic innym muzeum, to tutaj jest szansa na stworzenie wyjątkowego miejsca w, w wyjątkowym miejscu, właśnie tam się te rzeczy działy, tam, tam nasi bohaterowie byli osadzeni, no i niestety w latach 50., -tych, 60. -tych i późniejszych również mordowani. Rzeczywiście Rakowiecka 37 to jest adres bardzo szczególny. Miejsce święte, wyklęte. To jest miejsce święte, miejsce wyklęte, to jest Golgota polska, Golgota warszawska. To tam E, komuniści wymordowali elitę antykomunistycznego powstania z Łukaszem Cieplińskim, e, e, Witoldem Pileckim, panem Majorem Zygmuntem Szyndziolarzem, Łupaszką na czele. E, blisko 400 wyroków śmierci wykonanych tam e, e, w tej katowni um, UB. E, odnaleźliśmy niedawno mur, przy którym odbywały się egzekucje. Miejsce naprawdę straszne, ale święte. E, musimy jednak pamiętać, że Rakowiecka to nie tylko okres terroru stalinowskiego. To również jest okres Powstania Warszawskiego i kaźń e, więźniów Mokotowa, Polaków e, e, przetrzymywanych na Mokotowie i mieszkańców Mokotowa, których przyganiano e, e, w czasie tych pierwszych dni powstania na dziedziniec Mokotowski i tam rozstrzeliwano. E, ten dziedziniec to miejsce egzekucji to jest tylko jedno z trzech miejsc, gdzie, gdzie wykonywano egzekucje na, na rakowieckiej. W latach 40. i 50. na Mokotowie były trzy miejsca, gdzie wykonywano wyroki przez strzał w tył głowy. Jedno jest w podziemiach pod tak zwanym Pałacem Cudów, czyli pawilonem śledczym. Drugie miejsce to jest właśnie ta, ten mur, który żeśmy odnaleźli za bramą przy kotłowni i trzy Trzecie miejsce niestety nie istniejące. Był to budynek, który stał za 10. pawilonem. W teraz w tym miejscu stoi pawilon 12, y, 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 gdzie, y, który zasłynął y, przetrzymywaniem tam więźniów politycznych, ale już po 56 roku. Było jeszcze czwarte miejsce. Aha. Było jeszcze czwarte miejsce y, 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 miejsce, w którym stała szubienica gdzie e, również powieszono e, skazanych na śmierć polskich patriotów, między innymi generała Augusta Emila Fildorfa Nila. To takie konkretne do, do, dodatkowe jakby pohańbienie oficera, który powinien być rozstrzelany, a został stracony jak pospolity przestępca. Generał Nil był najwyższym rangą oficerem Wojska Polskiego zamordowanym na Mokotowie. Został przez komunistów potraktowany w sposób szczególny. Został po, pohańbiony. Bo e, czymżeż dla Oficera jest powieszenie, to jest, to jest pohańbienie. A przecież to był jeden z najważniejszych dowódców armii krajowej, najpiękniejszej polskiej armii. E, został w sposób szczególny potraktowany e, przez komunistów. Panie dyrektorze, tak. Idąc historycznie dalej, te osoby stracone na mokotowie były przewożone w większości na łączkę, gdzie trwają teraz na, na Do połowy Pokąskach. 48 roku wożono wszystkich na służewiec, i tam na służewcu e, 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 byli, e, były te osoby wrzucane do dołu śmierci. Od połowy 1948 roku. E, e, w, 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 szczątki naszych bohaterów włożono, ciała naszych bohaterów włożono na łączkę e, tam, gdzie w tej chwili pracuje profesor Szwagrzyk. I absolutnie wydobywa. nie można powiedzieć, że były składane do grobu, to były po prostu bezczeszczone zwłoki wrzucane do zbiorowych. Nie, tu były bezczeszczone zwłoki wrzucane do dołów śmierci w sposób e, absolutnie e, niedopuszczalny. Jeżeli nie mieścili się w, głobach, w grobach, w tych dołach śmierci, e, byli udeptywani, e, e, zasypani odbywano ich ziemią e, i e, no, skazywano po raz drugi na śmierć na zapomnienie. To była taka przemysłowa robota, to zrzucanie do wspólnych dołów, to miało się nigdy nie odkryć, to miało nigdy, to miało się nigdy, nigdy nie, nie na... odkryć, to miało się nigdy nie odkryć. Oni nigdy nie mieli być znalezieni. E, odbywało się to w ogóle w atmosferze mm, takiej grozy, bo zawsze nocami. E, e, mamy relacje od e, byłego mm, pracownika cmentarza, który, do którego w nocy przychodzili funkcjonariusze UB. Zabierali go potajemnie przy pomocy Niemców, y, więźniów niemieckich y, 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 kopano doły, wrzucano to szczątki, zasypywano. Oni zostali podwójnie skazani przez komunistów na śmierci zamordowani. Właśnie tym strzałem w tył głowy na, na Mokotowie, gdzieś w tych trzech miejscach, i później kiedy wrzucono ich do dołów śmierci w taki straszny sposób, twarzami w dół, ręce, nogi wystające gdzieś w górę, to te zdjęcia. Które e, możemy oglądać, czy w ogóle same ekshumacje, kiedy widzimy te szczątki polskich bohaterów, Polaków wrzuconych do dołów śmierci jak śmieci, e, 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 no, pokazują, jakim systemem był system komunistyczny. Zbiorowe groby to jest chyba coś, co się w ogóle w naszej cywilizacji nie, nie mieści. Nie, w cywilizacji europejskiej absolutnie nie mieści się to w, w żadnych standardach. To, to trudno w ogóle, nie wiem, Azja, Afryka, gdzieś tam te rejony, tak ale się też nie, nie Europa. W kontekście trochę bieżącej sprawy i politycznej i niepolitycznej narodowej Smoleńska, jak słyszymy głosy, że może należało zrobić zbiorową mogiłę dla, dla wszystkich ofiar Smoleńska, no to gdzieś tam... były o, gdzieś już zbiorowe w, mogiły w Łonszce na Łonszce e, są zbiorowe doły śmierci na Łączce. Wystarczy już tego. Polskich bohaterów narodowych trzeba chować z godnością, szacunkiem, z tym, co się po prostu należy. Każdą osobę należy. Każdej osobie, tak dokładnie. To nie do pomyślenia. jest. Nie, nie. To, to, to nie cywilizacja europejska to barbaria. Panie dyrektorze, przejdźmy do budowy muzeum. Tutaj przed nami leżą pamiątki, to absolutnie no, nie waham się użyć słowa relikwie, bo to, bo to są takie rzeczy, to są grypsy pisane krwią, to jest różaniec zrobiony z chleba, to jest też pamiętnik pisany, pisany z krwią. Cały czas apelujemy do państwa o przekazywanie na Rakowiecką 37 tych pamiątek związanych nie tylko z latami 40., 50., ale i późniejszymi, bo, bo, bo to jakby umyka w tej historii ta, trochę ta część więźniów politycznych PRL, czasy Solidarności, to też są bardzo Ważne momenty, ale powiedzmy o tych rzeczach, które tutaj leżą przed nami. Tak, wczoraj właśnie dostaliśmy od pani Marii Szumilak z, z domu krawiec, członkini organizacji niepodległościowej Grunwald, która była aresztowana jako osiemnastoletnia studentka medycyny z Wrocławia przez bezpiekiecz, przeszła okrutne śledztwo, była, siedziała w więzieniu i ona nam przekazała swoje relikwie. Różaniec zrobiony z chleba w więzieniu. Pamiętnik. Pamiętnik pisany krwią opuszczała sobie trochę krwi z palca i pisała ten pamiętnik. To są nieprawdopodobne relikwie. Gryps do kolegi napisane również krwią, dokumenty, kwit jak depozytowy. Takie, jak takie rzeczy powstawały w miejscu, gdzie przecież były bardzo szczegółowe kontrole, gdzie nie można było mieć przy sobie tak naprawdę w celi żadnej rzeczy? No właśnie dlatego pisane był krwią, ponieważ nie było długopisu, nie było pióra, nie było, nie było ołówka. Ale jest jakiś kawał papieru, jest jakiś materiał. To są, to są fragmenty koszulki. Prześcieradła, tego, co mogły mieć te panie, to, co było w więzieniach, skrócone prześcieradło, zrobiony pasek pocięty. Proszę zobaczyć, jakie to jest piękne, jak to jest pięknie wyszyte. Akurat nie w tym przypadku, ale mamy też taką makatkę wykonaną przez jednego z więźniów, który wyszywał wzór przy pomocy słomki. Kawałka, kawałka słomki, którym dziurkował i nic e, e, z koszuli też e, e, przeciskał przez ten materiał. To był jakiś sposób na to, żeby światu ogłosić, co tam się dzieje, co się dzieje to na było, To był sposób na to, żeby pozostawić po sobie świadectwo. Bo mówimy o tych najbardziej mrocznych latach 50. Mówimy w tym o numeru. terrorze ko komunistycznym lat 50., 40., 50, 50., kiedy nie wiadomo było, czy człowiek, który trafił do więzienia, wróci, czy wróci do rodziny. E, akurat te pamiątki, Pamiątki zostały wyniesione przez matkę tej pani z więzienia. W czasie spotkania oddała jej swoje palto. W kołnierzu były te pamiątki zaszyte i dzięki temu wyszły na wolność i przetrwały do naszych czasów. Dzięki temu w tej chwili mamy je w swoim muzeum. Dobrze pan powiedział, że to, to nie są pamiątki, to nie są eksponaty, to są relikwie. To są relikwie pozostawione przez tych wspaniałych polskich bohaterów, przez tych wspaniałych Polaków, którzy nigdy nie zwątpili w to, że Polska będzie wolna. Oni marzyli o tej Polsce i walczyli dla tej Polski. O tych pamiątek było jak najwięcej, po raz kolejny apelujemy, przekażcie państwo swoje pamiątki na Rakowiecką 37. Tam na pewno znajdzie się godne miejsce do ich wyeksponowania. Pan dyrektor, na początku powiedzieliśmy trochę o tej decyzji politycznej, dzięki której powstało muzeum. Rzeczywiście, wystarczył tak naprawdę jeden podpis. Dlaczego tyle lat czekaliśmy na to, aż któryś minister sprawiedliwości odważy się taką decyzję podjąć i powie: tutaj ma być muzeum. Tutaj jednak najważniejszym punktem tej decyzji była polityka i, i po prostu polityka przez tyle lat nie pozwalała e, e, na podjęcie tej decyzji. Uwikło, znaczy nie, nie pozwalała, od się. od tylu lat mamy tak zwaną wolną Polskę i ci bohaterowie zostali już uznani za bohaterów, tak? I tak. należało stworzyć im po prostu godne miejsce do tego, aby ich upamiętać. Tak, ale proszę pamiętać, że system komunistyczny, ludzie systemu komunistycznego cały czas całkiem nieźle sobie funkcjonują. Funkcjonują. E, I każdy kolejne rządy w jakiś sposób e, były e, pow, uwikłane we współpracę z tymi środowiskami, szczególnie. E, 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 Rządy e, czy Platformy, czy wcześniej e, e, w Unii Demokratycznej, Unii Wolności. Te środowiska lewicowo-liberalne e, absolutnie nie zależało im na tym, żeby powstało takie. Poz no, w oczywisty sposób, no, jak Tutaj nie mówimy, bo to jest pewien margines e, e, i oni nie będą pokazywać tego, z, z, zbrodni, które popełnili ich ojcowie e, czy dziadkowie. To jest, e, to jest oczywiste. Natomiast tutaj jedna absolutnie historyczna decyzja e, podjęta przez pana miasta Zbigniewa Ziobro spowodowała, że to muzeum powstaje. E, jestem przekonany, że to będzie jedno z najważniejszych muzeów w Polsce, e, tak jak Muzeum Powstania Warszawskiego, tak jak Muzeum II Wojny Światowej, czy e, e, muzeum, które powstaje w tej chwili w Ostrołęce, również Regionalnym Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Panie doktorze, kiedy pierwsi goście będą mogli kupić bilet i wejść, bo na razie te wycieczki są tak oprowadzane grupowo, oczywiście przy Pokazujecie ten stan faktyczny, ale, ale kiedy muzeum już tak z prawdziwego zdarzenia powstanie? Jeszcze ważny etap no, jakby zagospodarowania wnętrza przed Wami. Prawda? Bardzo byśmy chcieli, żeby był to marzec 2019 roku. Mamy nadzieję wtedy otworzyć pierwszą część ekspozycji. Przed nami jest, tak jak Pan właśnie powiedział, ogłoszenie konkursu na koncepcję wystawy głównej. To się wkrótce to się w najbliższych dniach zadzieje. Będziemy zapraszać, Państwa na, na, na ten moment. E, I Natomiast prace już trwają, już pr trwają prace nad e, tą częścią edukacyjną, bo poza częścią historyczną, poza tymi czterema pawilonami, e, które udostępnimy do zwiedzania, gdzie będziemy pokazywali historię wyklętych, będziemy pokazywali historię więźniów politycznych. Dziesiąty pawilon sam w sobie to jest miejsce pamięci narodowej. Na pewno. Będzie, będzie e, pawilon śledczy udostępniony, będzie cała część edukacyjna gdzie będą sale wystaw czasowych, gdzie będą sale lekcyjne, gdzie będzie kino i mamy nadzieję również teatr. Gdyby to się udało na 1 marca 2019 roku, to by był Piękny Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych. Robimy wszystko, żeby tak było. Robimy wszystko, żeby to miejsce e, otworzyć dla mieszkań dla Polaków, dla, dla mieszkańców Warszawy, ale dla, dla Polaków, żeby mogli wejść wreszcie na Mokotów. E, tak jak powiedział pan minister właśnie w tym roku, 1 marca, ta brama Mokotowa będzie już zawsze otwarta. Ona jest już otwarta. E, e, każdy może przyjść, może wziąć udział w. E, e, przejściu tą ścieżką edukacyjną, którą udostępniliśmy historycznymi pomieszczeniami metodowymi. Czekamy na więcej. Jacek Pawłowicz, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL był gościem w polityce PL. Dziękuję bardzo panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. W Polityce.pl nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny.